Kostka Yileng od firmy YJ przychodzi do nas w standardowym dla tej firmy opakowaniu. Sama nazwa Yileng może Wam dużo nie mówić, ale tak naprawdę jest to klasyczny Fisher Cube, czyli jedna z podstawowych modyfikacji kostki 3x3. Moju przyzwyczaiło nas do tego, że wydało masę kostek, które były modyfikacją tej jeszcze modyfikacji, no ale w końcu przypomnieli sobie, że już naprawdę dawno nie pokazali nam, jak taka kostka może się poruszać i wydali nowego Fishera, bo warto pamiętać, że pierwszy i ten chyba najpopularniejszy Fisher, jaki jest na rynku, też jest od firmy YJ, ale jeszcze sprzed wielu lat. Co do samej kostki, naklejki na kostce to standardowe dla firmy Moju, tudzież YJ, odcienie, niezwykle jaskrawe, niezwykle żywe kolory, które dobrze ze sobą kontrastują, raczej nie ma czego się przyczepić. Co do samej kostki, tu jest wersja na białym plastiku, oczywiście ten kolor plastiku nie wpływa na poruszanie się kostki, a w tym wypadku jest ono naprawdę bardzo, bardzo dobre. Sama kostka jest oczywiście zbudowana na bazie którejś z popularnych kostek od Moju, co już samo w sobie jest dobrą rekomendacją dla tego, jak ona się porusza. Jest to niezwykle gładki typ poruszania się. Jeśli chodzi o feeling, no jest na tyle przyjemny, że raczej nie powinni znaleźć się jego przeciwnicy. Sama kostka jest bardzo szybka. W poruszaniu konkretnymi ściankami, niezależnie w której osi, nie doświadczymy żadnego tarcia. Wszystko porusza się niezwykle płynnie, gładko. Jeśli chodzi o rzeczy takie jak na przykład ścinanie zakrętów, tutaj też jest bardzo dobrze, ponieważ jak widzicie, kostka radzi sobie z dość dużymi zakrętami. Co i tak nie będzie wykorzystywana aż tak często, bo jak widzicie, no chwyt w tej kostce jest troszkę inny niż normalnie i raczej nie będziemy układali jej aż tak szybko jak zwykłej kostki 3x3. Sama kość porusza się świetnie. Jako modyfikacja, czyli jako Fisher Cube, też nie jest trudną modyfikacją. Jest to jedna z podstawowych rzeczy, jedna z podstaw, od których należy zacząć w ogóle zabawę w modyfikację 3x3. Ciekawą nowością dla osób, które normalnie jeszcze nie układały takich modyfikacji, mogą być centry, które mają dwa kolory. No i w tym wypadku dość istotne może być to, w którą stronę taki center będzie obrócony, bo czasem bywa, że kostkę ułożymy, a jednak coś nie będzie nam się zgadzało.